Dzień dobry, witam was serdecznie, Lesy się kłania. Moi drodzy, witam was w Majsie Moralesie. Zapytałem się dzisiaj Cichego, czy zdążymy, nie? Ale jak się okazało, nie udało się. Znowu mi się nie udało nagrać z nim Wiedźmina, więc jak zawsze Miles przychodzi nam z pomocą. I dzisiaj myślę, że zakończymy sobie zlecenia z apki oraz spróbujemy zdobyć część sprzętu Underground, którego jest rozrzucony po całym mieście, nie? O, w końcu mamy normalny strój Spidermana. Dlaczego normalny? Dlatego, że trzeba też umieć iść z biegiem fabuły. Rozumiecie? Co? Jak to Underground? Howard? A, ten od gołębi. Widzi o nim mówił. Zobaczmy, czego chce. Howard wrócił. Pamiętacie, jak ganialiśmy za gołębiami ostatnio? Nie, mam nadzieję, że teraz nie będzie trzeba tego robić. No dobra. Mamy 2000 metrów. 2 kilometry do pokonania. A tam Spider-Man dotrze tam w tego. Dobra, Spider-Man, Miles, nie? Dobra. Kto tu kogo załatwi, szczylu? Będzie przestrogą. Po prostu tego nie róbcie, dobra? Okej, no to ruszamy dalej. Boże, jaka ta apka jest super. Powiecie, Resil, a co z fabułą? Co z Finn? Dojdziemy do tego. Bo jeśli bym później nie zrobił, bo jeżeli bym nie zrobił tych z aplikacji. Słuchaj. Spider-Man to zbrodnia przeciwko naturze. Zaraz to wyjaśnię. Niedawny wypadek z udziałem dźwigu i odrobiny lodu zamienił się w Spider-House, gdy we wszystko wmieszał się ten zamaskowany zbir. Efekt? Katastrofa, jakiej to miasto jeszcze nie widziało. Nie znamy jeszcze liczby ofiar, ale zapewniam, że będzie... Co to? Otrzymałem wiadomość, że nikt nie zginął, dzięki Bogu, ale liczba rannych jest prawdopodobnie znacząca. Nadal czekamy na informacje ze szpitali na temat tego, ile... Serio? Właśnie się dowiedziałem, że nikt nie dostał obrażeń. Nieważne. To nie zmienia faktu, że tej tragedii można było uniknąć, gdyby Spider-Man zostawił sprawy swoje... Zamknij gębę, Jameson. Miło cię poznać i dzięki, że pomagasz.
Brakuje mi 3 ptaków. A na zewnątrz jest tak zimno. Namierzę je. Masz może coś, co do nich należało? Może pióra? Super. Mam. Niedługo wrócę. Okej, zeskanowałeś jednego z gołębi Howarda. Protokół Howarda aktywny. Protokół Howarda? Witam w Gołębich Faktach. Twoim codziennym źródle ciekawostek o gołębiach. O nie, rezygnuję z subskrypcji. Wybrałeś? Tak. Serio, Pit? Masz nawet tryb gołębi? Jak bardzo kopnie ty zrobić. Ukradł ptaki Howarda? Ślady gołębi prowadzą w 3 strony. Muszę je zbadać. Jak bardzo szurniętym trzeba być. No ale Pit w sumie jest Spider-Manem z sąsiedztwa praktycznie. Panowie, co jest grane? Mogę pomóc? Lokator jest reporterem Bugle. Mieszkanie zostało przewrócone do góry nogami, ale nic nie zginęło. Nie znaleźli tego, czego szukali. Rozejrzę się. Może mi się poszczęści? O, muszę lecieć. Bujać się, no wiecie. Szybkie ptaszyska. Czym on je karmi? Kawą? Cukrem? Benzyną? Nadlatuje gołębi fakt numer 1. Jak to wyłączyć? Czy wiedziałeś, że naukowiec Nikola Tesla opiekował się... Mam cię! Hej, Howard! Złapałem jednego, ale z niego zadziora! To pewnie Peggy. Ha, pełna wigoru. Znajdzie drogę do domu, Spider-Manie. Tylko skieruj ją do mnie. Jasne! Dobra, muszę wracać do gołębnika, namierzyć inne ptaki. A tak swoją drogą ja muszę z kolei zmienić, bo zamiast uderzenia tego sieci, wyrzutni sieci, zdałem się na bok. Znowu ta przygoda z gołębiami. Dobrze, że tylko 3, bo gdybym miał znowu szukać całego zestawu, to bym się chyba zaszlachtował. Za to. Dach, bądź tam. W Bugle? Gołębiu, stój! Fakt numer 2. Czas zgłębić temat gołębi. Naprawdę lubi gołębie. Ponad 200 tysięcy gołębi pocztowych wykorzystano podczas... Mam go! Howard, mam ptaka. Chyba chcę użyć twoich gołębi w redakcji Bugle. Serio? Może szukają pikantnych newsów? Bugle ma najlepszych reporterów w mieście. Może. Sprawdzę to, ale najpierw złapię twoje ptaki. Jeszcze jeden. To bardziej skomplikowany niż sądziłem. Ktoś mi mówi, że pokonamy przestępców, gdy znajdziemy trzeciego gołębia. Jeszcze jeden. Dobrze. Nie będę leciał wzdłuż tej całej linii, bo wiadomo, że tutaj... Kolejny gołąb. Liść. Nie, ptaszku! Gołębi fakt numer 3, uwaga! Przyznam, że trochę się w to wkręciłem. Peter Parker nie lubił gołębi. Jest! Nie, ruszaj się! Dobra, sprawdzam wiadomość! Zmiana planów, ruszamy teraz. Howard, mam wszystkie ptaki. Niestety gang wykorzystuje je do planowania serii włamań. O nie. Powiedz, że masz też dobre wieści. Tak, wiem, dokąd wybiera się nasz gang. To Bugle. Załatwię i ochronię twoje gołębie. Świetnie. Daj
obronić Daily Bugle przed włamaniem. MJ byłaby dumna. Wspomnienie o MJ. Jeszcze jej nie słyszeliśmy. Gang w komplecie. Gołębie się spisały. Jeden z naszych sprzedał biuro temat gołębi. Nie wiem kto to był. Teraz nie włamujemy się i niszczymy. Niespodzianka! Mam pióra! W głowie ten tekst brzmiał o wiele lepiej. Pięknie. Daily Bugle ocalony. Howard, rozbiłem grupę, która ukradła ci gołębie. Będziesz miał spokój. Wielkie dzięki. Teraz muszę pogadać z ptakami o doborze znajomych. Gdybyś mnie jeszcze potrzebował, użyj aplikacji. Miło było cię poznać. I ciebie, Spider-Manie. Okej, jeszcze chodźmy do tego przestępstwa, bo przyda się nam pomoc Spidermana. Młody dostał. I pięknie. Patrzcie, i wszystkie żeśmy zrobili. Prawie że 3 na 3. Handel bronią, jeszcze jeden został. Skradziony pojazd. Jeszcze jeden. Cyberatak, jeszcze dwa będą. No, jak widzicie, tych ataków, tych przestępstw trochę jest, ale już niedługo skończą się one. Skrytka Underground i spotkanie z Finn. Myślę, że czas się spotkać z Finn. I ruszyć trochę linię fabularną tej gry.
Ach, powiem wam, Miles Morales jak i Spider-Man. Nawet nie wiecie. Dostaję zgłoszenia, że Underground majstruje w billboardzie w pobliżu. Jest. Większy rozgłos, może powinien założyć hodowlę alpak. O tym bym czytał. No jest underground. Jaki on stał się silny w ogóle? No i dobra. Dobrze. Jak widzicie, teraz możecie zobaczyć, że właśnie nam... O, jak widzicie, kradzież zapasów 3 na 3, rozbój 3 na 3, napaść 3 na 3, uciekinierzy starczy 2 na 3 i handel bronią 2 na 3 oraz kradzione pojazdy też 2 na 3. Także została nam jeszcze drobna różnica, nie? I chodźmy do Fin. Wiecie, jakby te wszystkie rzeczy się robi akurat w tym momencie, gdy są dostępne, nie? Tak to możemy robić ten, jedynie aplikacje możemy robić cokolwiek innego, bo jak widzicie tutaj mamy jeden na jeden, tutaj szkolenie Spidermana mamy skończone, nie? Tutaj jeszcze jeden by się przydało zrobić, a aktywność i aktywności 0 na 1, bo tutaj nic nie było. Tutaj mamy 0 na 1, nie? Tu 1 na 1, no bo Howard, nie? Tutaj też 1 na 1 zrobione. Tutaj mamy 1 na 3 i 1 na 2. Także będzie jeszcze co robić. Aplikacja jeszcze nie raz nam pomoże. Bo to się wszystko w trakcie robi. Slamazaro, na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się spieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było...
No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No, a ten, co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcą, żebym kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta energia spali świat! Kocham mój nerdofanklub. O, zgadnijcie, kto dzwoni. Roxxon. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Ciąg Fibonacciego. Ta. Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Ta. Coś się stało z Rickiem? Kłócicie się, albo... Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej. Następnym razem porozmawiajmy bez tajemnic. Żadnych sekretów. Okej? Okay? Ta. Może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Przykro mi to mówić, ale ona ma rację. Nie wiemy o niej wszystkiego. Ja wiem, ponieważ... Poszła do liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być w kontakcie, ale... liceum to zupełnie inny świat. Dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu. Ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Mógłbym użyć tego mojego superbiletu. Teraz nie za bardzo mamy wyjście. Musimy to zrobić jako na tym. Jako szkolenie, nie? Ale to jest to samo, co w tamtych przypadkach. To jest to samo, co w jedynce. Odblokowała się nam szybka podróż. Telefon jest, karta do metra jest. Masz klucz do domu? Tak, mam. No chodź, bo się spóźnimy. Ej! Stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Powiedz to Peterowi, kiedy atakował go Martin Lee. Dlatego uwielbiam mieszkać w Harlemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. Proszę, nie dajcie mi praw autorskich twórcy. Podobne kompetencje, nie? Kierowanie ludźmi... Super to wygląda! Nie ma za co.
sorry. W tym semestrze muszę pójść z tobą na język migowy. Już pewnie nie opanowałem espanol. A, si? Desde cuando? Hayley. Osoba, którą bardziej poznamy w Spider-Manie 2. Wiemy od Absorda. Hej, jesteś w spisie wyborców? Jestem za młody, ale popieram waszą kandydatkę. To moja mama. A, ty jesteś Myers. Od lat nie mieliśmy kandydata na radnego, który tak porwałby tłumy. Musisz być dumny. Jestem. Na razie. Gotowe. Czegoś się o nich dowiemy wszystkich? Hayley mnie najbardziej ciekawi, bo w sumie chociaż się o niej dowiadujemy trochę w dwójce, to ciekaw jestem, czego dowiemy się tutaj. Pamiętajcie, że ja nie przeszedłem tej gry nigdy. To co, idziemy na wiec? Pewnie. Nie będę o tym gadał, widzowie. Okej? Nie będę o tym po prostu gadał. Po prostu... patrzmy... sobie... o, Roxon. Projektem. Aha. Masz o niego dbać. Zrozumiano? Staram się, ale to niełatwe. Stoję tuż obok. Bawcie się. No tak. Aaron Davis raczej nie jest mile widziany przez Rio Morales. Ale co tu robi Roxon? Takie coś mnie ciekawi. Sam się domyślił. Opowiem ci wszystko w domu. Tak, undergroundu. Jak myślisz, co jeszcze zrobią? Zrozumieją, że nie mają szans ze Spider-Manem i pójdą do domu. Byłoby super. Co tu robi Roxon? Do cholery. Powodzenia, pani Morales. Dziękuję ci. Ej, Roxon chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Okolica tyle straciła, gdy Roxon zrównał z ziemią ten teren. Hej, w porządku? Ta, po prostu na... Tu była lodziarnia Pałka. Mój tata na tym wietrzu. Gdzie sprzedawali najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I żłobek Junipero. Będzie dobrze, stary. O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół świętej Teresy, którego chór wypełnił no pieśnią i... całą okolicę. Jesteś Spider-Man. A teraz Roxon przewozi przez miasto Nuford swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxon. Człowiek, który wami kieruje, Simon Krieger, to zabójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli. Mamy tu problem. Spokojnie! No i gdzie uciekniesz? Podnieś broń! Pomóż im, a ja twojej mamy. Stójcie! Ani kroku! Pomogę! Jedziemy! Większej katastrofy być nie mogło. Stój! Oczywiście Underground musiało się wtrącić, bo...
po... Się do twoich przyrządów. Spróbuję ci pomóc. Dobry pomysł! Dzięki, że pomogłeś mamie. Nie ma za co. Te świecidełka wam nie pomogą! Nie dasz co? Popatrz się ty! Okej. Okay. No i tragedia. Underground walczy z Roxxon. No tak, Roxxon będzie szukało winnych. Coś czuję, Miles, że nim już zostaniesz. Moje gratulacje. Chyba plaza była tylko rozgrzewką. Albo zmyłką. Nie ma strzelania do siebie, dobra? Pozbądźcie się go, a potem bierzcie ile uniesiecie. Destabilizuje Nuform. Wodni! Zajmijcie go. Mówiłem, że nic o niej nie wiemy. I proszę! Masz! Miles, widziałem wybuch. Jesteś cały?
Weź coś na uspokojenie, typie. Underground na pewno z tym nie pomoże. Dobra. Ale katastrofa się zrobiła. Wysadziłem. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu most zaczął jest się... Jest ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie! Nie jestem wrogiem!
Co wy robicie? Ocalił nas! Ej, zostawcie go! Nagrywam to! Zostawcie go! Masz schować ten telefon! Miałeś schować ten telefon! No już! Ej, weź ją, zostaw! Wynocha! Nie będę powtarzał! Ocaliłem ich! Co jest? Gdzie on jest? Czy spadł? Zapchnęli go? Co się z nim stało? Czy przypadkiem Roxon nie miał służyć miastu? Chcieli mnie zastrzelić! W ogóle mnie nie słuchali! Nic ci nie jest? Nie wiem. Jest z nami dzisiaj Simon Krieger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Braveway. Naprawdę chcę być po stronie nowego Spidermana, ale ta jego bioelektryczność zniszczyła własność Roxon. No i zniszczyła most. Co oni biedzą? Nie tak było. Finto Tinkerer ukradła Nuform. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po Dulce de Coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom. I będę. Mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje. Przecież wiesz. Mamo. Dulce de Coco może być. Jeśli to nie problem. Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić. Robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem. I naprawisz to. Po swojemu. I to jest to, na co czekałem, widzowie. Nadal o Finn jednakże wiemy dość mało. Hej stary, sytuacja robi się poważna, co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jednowyrazowe. Miles, w końcu cię dodzwoniłem. O,
Hej, Bit, co słychać? Widziałem wiadomości. Były po symkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Bajgiel został odkażony, co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest okej. Udało mi się odkryć, kto za tym stał i już nic takiego się nie wydarzy. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z symkariańskim. Ach, dlaczego jest 7 różnych słów na łazienkę? O, matko jedyna. No tak, pit. No tak. Coś jak Silver Sable, tylko że trochę gorsze. Roxxon jest niewiele mniej winny od tego. Od samej wtedy Sable, co tam robiła, chociaż. Sable robiła to chociaż w dobrej wierze, bo wierzyła w swoją misję. A w przypadku Roxxon nie ma żadnej obrony, tylko chciwość. Roxxon jest po prostu chciwe. Strzelanina powstrzymana, miasto obronione. No dobrze. Rany, ile kapsuł, ile miejsc w ogóle. Trzeba będzie na to poświęcić chyba osobny odcinek. No i mamy zdolność związaną z kamuflażem. Pójdziemy też w kamuflaż. No. Jak widzicie, poziomów trochę natłukliśmy. Witajcie moi drodzy, zapraszam. A nie, to już oglądałeś. Koledzy, przyjaciele, ziomalki. Jak mało było wrażeń w Nowym Jorku w czasie świąt, teraz jest tropikalna burza, czy też huragan. No, zupełnie jak w tym filmie, w którym wielka fala wywraca łódź. Przepraszam za spoilery. W każdym razie, jeśli burza zaatakuje, wiele osób będzie potrzebować pomocy, więc to świetny czas na wsparcie miejscowych schronisk. Do usłyszenia! Pamiętajcie, by sprawdzać swoją zdolność kredytową. Raz w roku można to zrobić za darmo. Bądźcie odpowiedzialni. Pa! Dlaczego posłuchaliśmy Danicastu? Dlatego, że mieli jeden minął nam, kiedy całość została ten...
kiedy całość jakby mieliśmy poza tym, nie? Jak widzicie, mamy też kilka osób, tych, które potrzebują pomocy, nie? Ewentualnie. No tak, underground. No tak, będziemy mieli niezłą hecę. No i co, moi drodzy? No, Powiedz ganki. sobie, jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. Rób jak uważasz i dawaj znać. Skrytki Underground będziemy robili poza odcinkami. Dlaczego? Dlatego, że skrytki Underground są jak przestępstwa w Spider-Manie 1. Monotonne i męczące. Kapsuły czasu to jest coś takiego jak plecaki Pita. Więc trzeba będzie je robić już na odcinkach. Będziemy robili po kilka. I w ten sposób skończymy, nie? Jeśli chodzi o treningi Pita, no to to też porobimy sobie na odcinkach, bo jest ich mało, a warto je ukończyć, żeby zdobywać coraz więcej żetonów i nowych mocy. No cóż, moi drodzy, bardzo dużo się zaczęło dziać. Trzeba będzie skończyć jeszcze te zadania z aplikacji, więc następne odcinki to pewno będzie też to. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia. Serce Lodu. Książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny. Cienie Północy. Oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej hej, papatki.